Drużyna Astorii do meczu Energa Basketligi z Hydrotrakiem przystępowała z zamiarem wyrównania rachunków za praszkę poniesioną w listopadzie w Radomiu. Wówczas podopieczni Roberta Witki wygrali różnicą pięciu oczek. Obie drużyny nie straciły jeszcze szansy na udział w fazie playoff i pałały chęcią odniesienia triumfu. W pierwszej odsłonie rywalizacja była niezwykle wyrównana i zakończyła się jednopunktowym zwycięstwem gospodarzy 24 do 23. Radomianie pozwolili się jednak w drugiej kwarcie rozpędzić miejscowym. Z uwagi na to, że goszczanie byli niezwykle skuteczni, a do tego bardzo dobrze radzili sobie w defensywie, to wygrali tę część meczu aż 30 do 8. Na przerwę Hydrotrack schodził, przegrywając 31 do 54. Dopiero po zmianie stron, radomianie rozpoczęli mozolne odrabianie strat. Seria punktowa 11 do 0 spowodowała, że kibice gości mieli jeszcze nadzieję, że ich ulubieńcy będą w stanie doprowadzić do emocjonującej końcówki. Niestety sił wystarczyło tylko na zmniejszenie strat do 4. 14 punktów. Mecz zakończył się wynikiem 80 do 66 dla Astori.